Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. W końcu udało mi się zebrać, żeby wrzucić jakiś filmik odnośnie węży. Dzisiaj postanowiłem, że nagram, że tak powiem, całą swoją kolekcję tego wszystkiego, co udało mi się tutaj zebrać. Więc po kolei będziemy jechać od węży, które trafiły do mnie najpierw. Więc tutaj mamy samiczka Enchi Lesser. Troszeczkę ją zaniepokoimy. O, tutaj sobie siedzi elegancko. Samiczka jest już u mnie od chyba od sierpnia, więc od wakacji. Jak ją ważyłem ostatnio, no to waży 800 gram. Schowamy ją, żeby się nie stresowała. Dobra, siedź tam sobie. Tak się prezentuje. Bezproblemowy wąż. Nie ma z nią żadnego problemu. Tutaj chyba muszę sprawdzić wilgotnościomierz, bo jakoś mi zaniża mi po prostu wilgotność. Będę musiał wypadko wymienić. Bo w terrarium obok jest 50, tu jest 25, a warunki praktycznie są identyczne. Tutaj mamy heterodona. To jest jeden heterodon w kolekcji, którego posiadam. Na tę chwilę nie planuję zakupu. Wężyk bardzo mały, troszkę agresywny. W sensie po prostu potrafi trochę fuknąć. Z natury węże nie są agresywne, to są łagodne, można spokojnie brać go w rękę. Natomiast no, takie troszeczkę charakterne. W porównaniu do pytonów królewskich, no to oczywiście są one aktywne za dnia, więc cały czas widać go, kręci się po terrarium. Dobra. Jedziemy dalej, po kolei. Tutaj jest samica odmiany Firehead Clown. Schowała się oczywiście. Troszkę ją poniepokoimy. Nie będę ich wyciągał, bo węże niedawno jadły. Znaczy niedawno, w sensie tam chyba przedwczoraj. Więc nie będziemy ich denerwować. Tak wygląda. Też spora sztuka. Ale ja ją kupiłem, ona była troszeczkę większa w porównaniu do innych maluchów, które zakupowałem, bo niektóre naprawdę jak kupowałem, to były maleństwa. Ta już taka malutka wcale nie była. Kolejny, tym razem samczyk. Samiec odmiany. Pokażemy go wam najpierw. Banan Pinstripe. Taki ładny pomarańczowy artysta. Dobra. Muszę im po prostu pozmieniać tutaj te kryjówki trochę na większe. One się jeszcze są w stanie wpasowywać w nie. Natomiast przydałoby się już tutaj co niektórym na większe powymieniać. Myślę, że to kwestia najbliższych dni. Dalej, tu mamy samiczkę. Samica, ona, widzicie, ona się tu chowa, ale już to dla niej trochę za małe. Samica odmiany Pastel Het Piet. Też już widać, że wcale malutka nie jest. Naprawdę węże rosną jak na drożdżach. Wszystkie mają apetyt. Może tam za małymi wyjątkami. Niektóre troszeczkę potrafią grymasić, ale to w sensie takim, że po prostu zje nie raz na tydzień, tylko powiedzmy raz na półtora. O, to jest właśnie ta samiczka. Ona bardzo chętnie by jadła żywe, natomiast ja już żywej gryzoni im nie podaję. Wszystkie dostają tylko i wyłącznie mrożonki. Jak któryś nie chce zjeść, no to wtedy po prostu
bierzemy go artystę na przeczekanie i zazwyczaj przy drugiej próbie, drugiej, trzeciej powinien już zjeść. To jest samiczka, samica odmiany Lesser Spider. Tam główkę schowała, ale mówię, nie będę ich stresować, więc siedź sobie lala. No to są pytony królewskie, to są z natury węże, że tak powiem, bojaźliwe. To taki typowo skryty tryb życia. One nawet jak się jak się na samym początku próbuje go wziąć na rękę, no to on, zobaczcie, przy dotyku tak jakby od razu troszeczkę się kuli. Natomiast po wzięciu na rękę on już staje się bardziej aktywny, może wyczuwa ciepło te ciała i wtedy już wokół ręki zaczyna się owijać. Generalnie gatunek bardzo łagodny, nie wiem, może przyjazny dla ludzi, to nie wiem, czy to byłoby odpowiednie słowo. W każdym bądź razie łagodny i bezpieczny. A tutaj troszeczkę już się zaciekawiła. Co się dzieje? Dobra, zostawiamy ją w spokoju. Idziemy dalej. Tutaj mamy samicę ubarwioną klasycznie, czyli to jest odmiana Het Clown. Natomiast odmiana ubarwiona klasycznie, tak te węże wyglądają w naturze, to są ich naturalne barwy. Samiczka, która mogę ją porównać z trzema sztukami, które jedzą po prostu, nie wybredzają. Za każdym razem, kiedy tylko im coś podam, od razu jest natychmiastowy atak na jedzenie, więc świetna wężyca, bezproblemowa. Jak tylko ją kupiłem od samego początku, była przyzwyczajona do jedzenia martwego pokarmu, więc absolutnie żadnego problemu z nią nie było. Zobaczcie, nawet się wcale nie boi. Sama jakieś tutaj zainteresowanie ze swojej strony inicjuje. Także praktycznie już ma głowę przy samym obiektywie. No. No, ja się staram tutaj za bardzo nie ingerować w ich życie, więc to nie są węże do zabawy. One sobie siedzą w swoich pojemnikach. Tutaj mam najdroższego węża w swojej kolekcji. Kupiłem go, ponieważ bardzo lubię tę odmianę, a jest to świetny samiec po to, żeby tutaj w przyszłości przekazał swoje geny samicom. Samiec odmiany Lesser Clown. Odmiana Lesser w połączeniu z odmianą Lesser daje częściowo białe węże w następnym pokoleniu, więc po połączeniu tego samca z samicą, na przykład tą, która znajduje się w tym pudełku, czyli Enchi Lesser, część węży jest szansa, że wyjdą całkowicie białe, jednocześnie z przekazaniem tego genu clown. Także bardzo fajny wąż, bardzo fajne geny. Oby spisał się jako przyszły tatuś. Mam taką nadzieję. Trzeba na to poczekać jeszcze trochę, bo węże można łączyć tak po około dwóch zimowaniach, więc wtedy jest taka pora odpowiednia, tam jeszcze odpowiednia waga musi być, jeśli chodzi o samicę, więc wszystko jest przed nami. A teraz tutaj mam dwa moje największe agresory. Agresory w sensie lubią się po prostu
czasem rzucić w moją stronę. W sensie ofiary oczywiście. Ale zdarzyło się, że i próbowały przeatakować mój palec. Co oczywiście nie jest groźne, ponieważ węże te nie są jadowite. Jakby nie wszyscy wiedzieli o tym. Natomiast no, same uczucie wystrzelonej głowy w stronę ręki no, może być ciekawym doznaniem. To jest samiczka, też bardzo fajna, odmiany Leopard Fire. Bardzo fajne geny. Poczekajcie, może ja ją troszeczkę tutaj lepiej wam pokażę, bo jest to naprawdę bardzo ładna odmiana, więc warto byłoby, żebyście zobaczyli. Ona się tutaj akurat tak lubi mi chować pod tymi papierami, pod tymi ręcznikami. Więc zobaczcie, bardzo fajne geny. Bardzo fajna samiczka. I bardzo fajnie rośnie, także... Dobra. Zostawimy ją w spokoju. I sobie tutaj siedzi. I na sam koniec chciałem wam pokazać mój najmłodszy dobytek, ale zarazem największy agresor z całego towarzystwa. Wąż został kupiony jako nierozkarmiony, więc z tego względu jego cena była atrakcyjna. Natomiast udało się go bez problemu rozkarmić. W tym momencie je tylko mrożonki. Naprawdę fajny wężyk, jeśli chodzi o przyjmowanie mrożonek, no to bez najmniejszego problemu rzuca się na wszystko. Odmiany to jest odmiana, zaraz wam powiem, Pastel Leopard i tam dodatkowo jeszcze może być ukryty gen, żebym sobie przypomniał, nie przypomnę sobie, w każdym bądź razie jest jeszcze jakaś tam szansa na dodatkowy gen. Bardzo ładny wężyk. Także na tą chwilę widzicie całą kolekcję, którą posiadam. Cały ten regał został zrobiony przeze mnie. O, w tym momencie widać, jak wszystkie wykazują zainteresowanie. Łuby przy pudełkach. I tak te węże praktycznie cały dzień spędzają. Cały dzień spędzają zawinięte w kulkę gdzieś tam z tyłu pojemnika. Niektóre siedzą w tych, że tak powiem, doniczkach, zwijane w kulkę, inne sobie po prostu spacerują. Tak jak ten heterodon, on przez cały dzień sobie będzie tutaj krążył. Raz idzie w ciepłe miejsce, raz idzie w te miejsce chłodniejsze. A dopiero wieczorem, po zgaszeniu światła, węże zaczynają troszeczkę się aktywować i zaczynają trochę się tutaj szwendać po tych pojemnikach. Koty się do nich przyzwyczaiły, także na początku troszeczkę zwracały na nie uwagę, w tym momencie to mają po prostu je głęboko gdzieś. No i to wszystko. No dzisiaj tylko taka tutaj widać te deski. Ostatnio zbijałem budę dla kotów takich podwórkowych, więc jeszcze mi tutaj kilka elementów zostało. Trochę bałaganu jest, no ale
Niestety nie da się tego wszystkiego ogarnąć tak, żeby tu był idealny i sterylny porządek, jak się w domu ma trzy koty, psa, węże, jaszczurki. No i tu jeszcze zostały jeszcze dwa szczury, którym, że tak powiem, życie zostało podarowane i zostały już jako członkowie naszej rodziny. Więc o, jest samiczka. Zaraz wam ją pokażę. Chodź, Lala, przywitaj się. Niestety nie ma w tym momencie hamaków, ponieważ zostały przez nią zdemolowane. Były dwa hamaki, ale z racji tego, że samiczka zaszła w ciążę i budowała gniazdo dla swoich maluchów, więc po prostu wszystko podarła w strzępy i zrobiła z tego gniazdo. Więc jeszcze nie dokupiłem, ale tam kwestia najbliższych dni, aż nowe zabawki się pojawią. O, tu mamy samczyka. Samiec jest już po zabiegu kastracji, więc więcej sytuacja, jeśli chodzi o młode, się nie pojawi. W tym momencie jeszcze są 4 sztuki, 3 samczyki i jedna samiczka, że tak powiem, do oddania. 5 sztuk już zostało oddanych. A nie chciałem ich oddawać do sklepu zoologicznego, bo jak wiecie, w sklepie zoologicznym te zwierzęta w 90% idą na pokarm, myszy niemalże w 100%, więc aby mogły sobie gdzieś tam dalej żyć u innych ludzi, no to postanowiłem, że będę chciał je oddać ludziom, że tak powiem, w dobre ręce. Także mam jeszcze 4 sztuki, jest ogłoszenie na Eliksie i jakby był ktoś z okolic, to można się odezwać. No i to właśnie są takie miśki. Bardzo inteligentne stworzenia. Jak ktoś tak nie bardzo wie, jak można porównać do jakiego zwierzęcia inteligencję szczurów, no to tak średnio jest to inteligencja porównywalna do psa. Także zwierzaki naprawdę ciekawe, fajne, bardzo łagodne. Wystarczy tam troszeczkę poświęcić im czasu, czasu do czasu podejść, dać im coś z ręki do jedzenia i na pewno zwierzaki bardzo łatwo się oswajają. No, no dobra, w dzisiejszym odcinku to byłoby wszystko. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się.